Dzień dobry, Sadowski Marek, fotografia podwodna, .pl, twój sklep z oświetleniem oraz z akcesoriami do foto i wideo podwodnego. Dzisiaj mamy świetną okazję, żeby zobaczyć nasze nowości w sklepie, czyli karbonowe ramiona w wykonaniu firmy z Niemiec. Jest to firma, która po wielu doświadczeniach złych i dobrych nareszcie zrobiła niesamowicie fajne ramiona. Tutaj mamy ramiona o pływalności dodatniej. Tą pływalność możecie sobie zobaczyć dokładnie u nas na stronie, w opisach, jaką dobrać do danej kamery i aparatu. Co nam to daje? To daje, że możemy sobie tak ramiona po prostu dobrać do naszego zestawu, aby zestaw miał zerową pływalność, czyli praktycznie idealną, czyli praktycznie puścimy naszą kamerę czy też aparat pod wodą i on powinien nam generalnie praktycznie stać w wodzie. Wtedy osiągniemy najlepsze efekty związane ze zdjęciami. Uwierzcie mi na słowo, bo tego nie można jakoś tak przekazać Wam, ale są to bardzo lekkie, fajne ramionka, które po prostu są bardzo wytrzymałe, czyli tutaj gwarancja na jakieś tam zgniatanie, na inne rzeczy. Są to włókna węglowe, więc są po prostu naprawdę karbonowe, więc one naprawdę bardzo dobrze tutaj nam pracują. Dodatkową rzeczą, której nie pokazywaliśmy jeszcze, to są klampy, ale klampy to są oczywiście normalne, zwykłe, aluminiowe, bardzo dobre, ale popatrzmy po prostu na trójniki, które bardzo dobrze się ostatnio zaczęły sprzedawać ze względów takich, ponieważ możemy łączyć wtedy takie zestawy w różnego rodzaju kombinacje. Czyli możemy podłączyć drugą lampę, możemy lampę ze światłem ciągłym, na przykład Sole 2000 podłączyć, czyli różnego rodzaju kombinacje, które nam zapewni taki trójniczek i po prostu to będzie nam działać idealnie. To są wszystko bardzo dobrze rzeczy wykonane, nigdy nie ulegną nam korozji ze słonej wody, więc naprawdę bardzo, bardzo polecamy. Następna rzecz, która jest nowością od jakiegoś czasu, jest to nowy Z-adapter do lamp Inona. Już to jest, już nie musimy samemu dokręcać śrubeczek, nie musimy też dbać za bardzo o tą śrubkę, pilnować jej, ponieważ ona jest tak zrobiona, że nie można jej wykręcić, więc też uważamy, że to jest duża poprawa. Oczywiście też cena jest mniejsza, czyli też polecamy, proszę wejść do nas na stronę, zapoznać się do po prostu lamp Inona. Bardzo, bardzo polecamy w tej chwili nowego typu złącza. Ostatnią nowością, jeżeli chodzi o systemy ramion, jest klamp podtrójny. Troszeczkę dziwny niż tamten poprzedni, bo ten klamp służy nam, on jest tak zwany otwartym klampem i służy nam do tego, że z trzech ramion możemy zrobić sobie statyw podwodny. Tutaj możemy w tej chwili dokręcić, wkręcić po prostu adapter i dokręcić na przykład jakąś kamerę, obudowę. Naprawdę fajna, super sprawa. Dodatkowo oczywiście ten system też służy do tego, żebyśmy mieli normalnego klampa potrójnego. Więc kombinacje w jedną, w drugą stronę, wychylanie, przechylanie, montowanie statywowe, więc wszystko po prostu za pomocą takiego fajnego po prostu systemu klampa otwartego, którego bardzo, bardzo też polecamy gorąco. Bardzo lekki, bardzo dobrze wykonany system. Polecamy serdecznie, Marek Sadowski, fotografiapodwodna.pl. Zapraszamy na naszą stronę. W jakichkolwiek pytaniach prosimy o telefon, jeżeli ktoś błyskawiczne odpowiedzi, proszę dzwonić do nas, a jak nie, proszę pisać maile, na które staramy się jak najszybciej odpowiedzieć. fotografiapodwodna.pl, Wasz sklep ze sprzętem foto i wideo. Zapraszamy. Dziękuję.